Konta Nawalnego zamrożone, mieszkanie zajęte Rosja, konta Aleksieja Nawalnego zostały zamrożone, a jego mieszkanie zajęte. Jak poinformowała rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz, mienie Aleksieja Nawalnego zostało zajęte przez rosyjskie władze. Konta opozycjonisty zamrożono, a jego mieszkanie zabezpieczono na poczet długu. Oligarcha z otoczenia Władimira Putin zapowiada, że chce go zrujnować. To oznacza, że mieszkanie nie może być sprzedane, podarowane, ani obciążone hipoteką, poinformowała Kira Jarmysz w filmie zamieszczonym na Twitterze. Rzeczniczka Nawalnego wiąże tę sytuację z osobą Jewgenija Prigorzyna, zwanego człowiekiem od brudnej roboty Władimira Putina. Oligarcha miał kupić dług Nawalnego od firmy cateringowej, która pozwała opozycjonistę o zniesławienie i wygrała. Jak informuje Reuters, moskiewski sąd stwierdził, że Nawalny, jego fundacja oraz prawniczka jego organizacji Lubow Sobol spowodowali straty firmy cateringowej i nakazał usunięcie wideo, w którym podawano w wątpliwość jakość dostarczanego przez firmę cateringową jedzenia. Fundacja Nawalnego informowała w nim m.in., że w procesie przygotowania posiłków nie są spełniane standardy sanitarne. Na rzecz firmy zasądzono 88 milionów rubli odszkodowania, 1,4 milionów dolarów. Miało to wyrównać straty poniesione przez przedsiębiorców z tytułu utraconych kontraktów na dostawy jedzenia, informuje Reuters. W czasie gdy Nawalny trafił do szpitala i znajdował się w stanie śpiączki, Jewgenij Prigorzyn informował, że chce, aby opozycjonista wydobrzał, bo planuje go zrujnować. Aleksiej Nawalny, leczony obecnie przez lekarzy w Niemczech po próbie otrucia, planuje powrót do Rosji, zapewniła we wtorek jego rzeczniczka Kira Jarmysz, odpowiadając w ten sposób na pytania dziennikarzy. Jarmysz oświadczyła, że nie rozważano innych opcji,